to co, zaczynamy. Troszeczkę się spóźniłem z tym zadaniem. Wahałem się, jakie dać. Czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale wydaje się, że to będzie wystarczające. Po ostatnich starciach z tym, z playfieldem, wydaje się, że taki poziom złożoności będzie dobry. A no dobra, czyli tam jest jakiś termin wpisany, ale prawda, gdyby się okazało, że potrzeba więcej na to czasu, to prawda, to nie ma z tym problemu. Dobra, posłuchajcie, to co? Jej, gdzie jestem? Tutaj jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Pogubiłem się. Aha, tutaj. Dobrze, to dzisiaj będzie o sprite'ach, ale zanim przejdziemy do sprite'ów, to co? To trzeba było sobie jakieś przypomnienie zrobić, prawda? Bo Blitter jest chyba największym, najcięższym komponentem w Amidze. Więc my jeszcze do niego będziemy powracać. Ale jakieś takie przypomnienie. To powiedzcie mi to, do czego służy Blitter? Do kopiowania obszarów w pamięci. Dobrze. To jest jedna funkcja. Kopiowanie obszarów. Ale te obszary, to one są jakoś zadane? To znaczy, co to znaczy obszar? To znaczy się tablicę, czy... No bo on coś może kopiować i to ma jakąś określoną formę, te dane. No, prostokąt, prawda? Ale on może sobie ten prostokąt wybrać w takim sensie, że jeżeli mamy... powiedzmy, że jeżeli to jest reprezentacja dwuwymiarowej tablicy w pamięci, tak, czyli row major, to my możemy sobie wybrać jakiś obszar, taki podobszar możemy wybrać, tak? Jak to jest z Blitterem? Jakie tutaj są ograniczenia na to, jak my to wybieramy, prawda? No bo co? No bo on będzie robił jakieś operacje na pojedynczych bitach, tak? A nasza maszyna jest, wszystko jest tak z grubsza adresowane słowami, a przynajmniej z punktu widzenia układów specjalizowanych, to wszystko jest adresowane 16-bitowymi słowami, tak? To jakie są ograniczenia na rozmiar? To musi być podzielne przez 16. Czyli to musi być podzielne przez 16 i to też i start też musi być podzielny przez 16, tak? Dobra. Ok, czyli kopiowanie obszarów. Co on tam jeszcze potrafi zrobić? To takie z gwiazdką te kopiowanie, prawda? Bo ono takie proste nie jest. Okej, to co on jeszcze potrafił robić? No, wypełnianie na przykład między liniami sama. Okej, czyli wypełnianie obszarów. Okej. Co jeszcze potrafi? Rysować linie lub krawędzie, tak? Linie lub krawędzie. Tam była jakaś taka subtelna różnica, pamiętacie? Jaka to była różnica? No, że można wypełnić wszystkie jakby piksele danej linii wypełniać, albo tylko te brzegowe. A, czyli to było tak, że to potrafiło, że to rysowało tylko jeden piksel w jednej linii, tak? I to ten najbardziej skrajny, tak? Czyli jeżeli mieliśmy linię o taką, tak? To on rysował, załóżmy, tylko te piksele. No tak, powiedzmy. Powiedzmy, tak? No i to służyło tam, ten tryb służył do wypełniania. No dobra. Znaczy, tak, żeby można było narysować i żeby było przyjemnie później to wypełniać. Dobra, coś on jeszcze potrafi zrobić, ten nasz Blitter? Realizować dowolne funkcje bólowskie? No tak, tylko że to w obrębie o tego kopiowania obszarów, prawda? Więc nie jest kopiowanie obszarów, tylko no, to jest jakby... Co on tak naprawdę robi, ten Blitter? Składanie trzech jakichś takich obszarów, przy czym można tam jakąś funkcję bólowską zaaplikować bitwise do tych pikseli. Czyli on miał jakby trzy kanały, tak? Trzy kanały. Tu się dzieją straszne rzeczy, prawda? I co? I to jakoś tak działa,
działało, prawda? Tak, czyli on ma trzy kanały, z których może sobie pobierać dane. Tak? Jakoś je przetwarzać i wyrzucać do kanału D. Tak? No dobra. To jakie tutaj było ograniczenie, że on zawsze musiał pobierać 16-bitowymi słowami z pamięci? Tak? Zawsze musiał pobierać z pamięci do tych kanałów? Nie, zawsze. Czyli tutaj był włączniczek, tak? Że on albo pobiera z pamięci, no nie wiem, jak to narysować ten włączniczek, ale mogły być takie kanały, które są nieaktywne, tak? I zawsze posiadają tą samą wartość, tak? Czyli w pewnym sensie albo można brać z pamięci, albo można mieć stałą, tak? Do każdego z tych kanałów. Okej. To jak to jest? To co w tych. Co z tymi kanałami można było ciekawego robić? Gąbka mi uciekła. Uciekła mi gąbka. Ty popatrz, zjedli ją. A ja ją przyniosłem z sekretariatu, oni ją zjedli. No dobrze. Nie była jakaś bardzo użyteczna. Nie, to ona już była taka ładna, nawet. Zrobiona. A tam w lewym górnym rogu? A no właśnie. Najciemniej pod tablicą? Nie, to prawda. To najwięcej ściem jest pod tablicą, no nie? No dobra. To co? Aha, to już mi się w takim razie nie przyda, wracamy do tego. To co? To byłoby głupio, gdyby on tylko i wyłącznie potrafił takie obszary kopiować, w sensie, że kopiować zawsze ze źródła. Czy jakby ziarnistość w X-ie była co 16 pikseli, to by było głupio. Prawda? No bo trudno by było zrealizować coś takiego, że mamy jakąś postać i ją wrysowujemy w ekran. No i ona przeskakuje co 16 pikseli, prawda? To bardzo szybka animacja by była, żeby to wyglądało płynnie, tak? Więc co gdybyśmy chcieli przesuwać o jeden piksel? Co nam tutaj dali do tej maszynki? No na A i B są shiftery. Czyli na A i B są shiftery. Okej, są shiftery. I co jeszcze ma takiego specyficznego? Czyli tutaj można narysować. Tak. I na C nie ma, tak? Nie ma. Nie ma na C. Czyli co? Tutaj nam wchodzi ta funkcja. Ta nasza funkcja. Tutaj wchodzi tak. I tutaj wchodzi tak. Ta. Co jeszcze potrafił kanał A? Mieć jakby specjalną maskę na pierwsze i ostatnie słowo. Aha. Czyli on tutaj miał jakby takie trzy poczekalnie. Z reguły przechodziło przez środkową, czyli bez modyfikacji tutaj przechodziło, ale pierwsze słowo, ale co to znaczy pierwsze słowo? Gdzie jest pierwsze słowo tutaj? To się pierwsze w linii, wydaje mi się? Tak, czyli pierwsze w linii to jest pierwsze słowo, czyli to jest first word, a to jest last word, tak? No to dobrze, to tutaj sobie endujemy, pierwsze słowo sobie endujemy z first word mask, a ostatnie słowo endujemy sobie z last word mask. Prawda? No i to tam oczywiście idzie sobie do pamięci, tak? To wszystko idzie do jakiejś szyny danych, tak? Bus nasz. OK. No i ta funkcja, to co to było za funkcja, to była dowolna funkcja logiczna trzech zmiennych, więc ten biter robi tak naprawdę bitwise na odpowiadających sobie bitach, które ściągnie z tych kanałów, które zostaną przetworzone przez te maskowanie, shiftowanie, tak, to tutaj jak już będzie miał te słowa, to on po prostu zrobi operację bitwise zgodnie z tym, co wpisaliśmy do minterma. Minterma się jakoś tam liczy, to nie jest specjalnie... To nie jest specjalne wyzwanie, żeby to policzyć. A przynajmniej do takich wniosków doszliśmy. No dobra. A to co się jeszcze tutaj działo? Czymś zapomnieliśmy? Co tak? To kopiowanie obszarów pokryliśmy. Jeszcze o kolizjach coś mogę jeszcze. Ach, czyli gdzieś tutaj są mogą być wyznaczane kolizje. Tak? Jest jakiś automat, który to robi. I tutaj gdzieś jeszcze jest taki opcjonalny, bo to są jakieś opcjonalne, tak, i tutaj jest jakiś przełączniczek, tak. I to zaraz sobie zweryfikujemy ten nasz model i zobaczymy,
zobaczymy, czy nigdzie się żeśmy nie pomylili, prawda? I tutaj jest jeszcze coś do wypełniania, tak? Coś, co jeszcze lubi wypełniać. Wypełnianie. Okej, okay. Ale się rozgadali ludzie. Dobra. To czegoś nam tu chyba jeszcze brakuje. Ach, no rysowanie linii to wszystko jakoś musi być wplecione, ale to jest tak skomplikowane, że tutaj jakby niezbyt dobrze się komponuje z tym rysunkiem. Okej, okay. To tutaj pokryliśmy jakby jeden przypadek, to znaczy się, że ten bliter działa co? On może działać albo do przodu i o takim wariancie rozmawialiśmy, a jak działa do tyłu, to co się tutaj zmienia? Również na tym rysunku. Ten punkt startowy chyba od tego. Czyli normalnie startujemy od tego punktu, jak działamy do przodu, tak? Czyli tak. To jest start. Okej, to zmienię kolor. A jak działamy do tyłu. Tak. W prawym dolnym zatrzymamy. Do tyłu. To startujemy tutaj. Tak. No i wtedy nasz first word jest. Nasz first word to jest ten, last word to jest ten, tak? To znaczy się one wszystkie idą do góry w ten sposób, tak? Okej, to jest taka uwaga. A czy tutaj jest dokładnie start? Czy to jest pierwsze słowo, które on pobierze z pamięci od tego adresu i potem będzie się cofać? Znaczy chyba w lewo tam będzie przesunięty. No dokładnie, to tutaj będzie ten punkt startowy. Prawda? Bo on musi wskazywać na pierwsze słowo, które zostanie przetworzone, a potem sobie zacznie jechać, tak? Czyli widać, że dobra. To tutaj, żeby sobie jeździć po tych bitplanach, to nam są jeszcze jakieś wartości potrzebne, prawda? Jakie nam wartości są potrzebne? Znaczy temu bliterowi, żeby przechodzić między poszczególnymi wierszami tego blitu, tak? No bo to jest nasz blit. No mody jakieś pewnie. Jakieś mody, prawda? Czyli będzie mu potrzebny dla każdego kanału będzie mu potrzebny jakiś BLT mod, tak? Ponieważ te kawałki, z których wycinamy te nasze bitmapy, to znaczy każde źródło może z każdego źródła wybieramy dokładnie taki sam obszar, prawda? Ale te obszary mogą być częścią jakichś większych obszarów, prawda? Więc każdy z tych kanałów może mieć swojego BLT moda. Tak. No dobra. Coś jeszcze tutaj nam umknęło? No jasne, że nam umknęło. A co się dzieje tutaj? Co się tutaj zmienia, jak jedziemy do tyłu? Nie szli w tę drugą stronę? Shifty w drugą stronę lecą. Tak? Shifty w drugą stronę lecą. No i ta logika, prawda? Ta logika troszeczkę inaczej działa, ale to jest w sumie zgodne z naszymi oczekiwaniami. To znaczy, że ten last word po prostu się tutaj, prawda? No to już jakby pokryliśmy. Okej, to przypomnijmy sobie. Aha. To przypomnijmy sobie, że to rzeczywiście tak. Czy to rzeczywiście tak było? Co nam umknęło? I coś nam umknęło? Okej, okay. Trzeba pamiętać, prawda, że ten shifter jest 32-bitowy tutaj w tym kanale, co? W kanale A i w kanale B ten shifter jest 32-bitowy, tak? Więc co? Więc tam czasami mogą zostawać śmieci w tym shifterze, tak? To znaczy się, że jak dojedziemy do... Powiedzmy, że blitujemy do przodu, prawda? To jeżeli dojedziemy, aha, i my zawsze pobieramy dodatkowe słowo, tak? No to powiedzmy, że będziemy używać tych danych do tego momentu, no to te śmieci nam wylądują jakby jako, no one nam gdzieś wylądują w następnej linii najprawdopodobniej, tak? Tam trzeba będzie uważać z tym, żeby nam te śmieci gdzieś nie powyskakiwały. Jak będziecie robić ten efekt mirror, to tam specjalnie narysowałem pasek, żeby te śmieci zakrywać, żeby was nie dekoncentrowały. Więc
Więc to jest ta rzecz, na którą tam trzeba uważać. Jak czegoś się nie da łatwo poprawić, to najlepiej zakryć. To prawda. To znaczy się, to dokładnie tak jest. Cały gęda się na tym opiera. Dokładnie tak jest. To prawda, jak są bugi w efektach, to do czego mamy sprite? No żeby je zakryć, prawda? Te bugi, żeby ich nie było widać. To jest najskuteczniejsza metoda walki z bugami, tak? Łatkę przykleić. No, prawda, to znaczy się jeszcze się... jeszcze, że tak powiem, nadejdzie ta realizacja... w przemyśle, prawda, że to jest czasami skuteczna metoda radzenia sobie. Którą w pracy też wpisujemy. Tak. No dobrze, posłuchajcie. To coś sobie przypomnieliśmy na temat tego. A czy macie jakieś pytania? Coś wam przyszło do głowy w trakcie tej przypominajki? Nie za bardzo, widzę. No to co? To pozostało nam tylko i wyłącznie. O, w sumie jak działa to wykrywanie kolizji? Bo to tak zostało powiedziane, no, że tam jak się któryś z bitów zapali przy tym wykrywaniu kolizji, nie, na andowaniu, no to wiadomo, że była kolizja. A jak to się akcesuje, że coś takiego wystąpiło? W sensie, że czy... Bo to jest tak, że w tym momencie, jak chcemy wykryć kolizję, to wyłączamy kanał D. To jest walka do wyłączania kanału D, prawda? I w tym momencie nie zapisujemy. No więc... Jest, jeżeli gdziekolwiek się tutaj pojawi jedynka, to ona zostanie wpisana do rejestru. Teraz takiego to rejestru, żeby to ja pamiętam. Wydaje mi się, że chyba do Dmakono, tak dziwnie, albo Dmakono, albo gdzieś do Interna. A możemy to spróbować szybciutko znaleźć. Czyli co, dev i spróbujmy. Inter Hardware. A, o, zero flag. Tak, w Dmakon Erze można to przeczytać. Tak? O, tutaj. Bad easy to znaczy się, że bliter jest zajęty. Jak tam jest taka operacja wait bliter, którą widzieliście, to ona się właśnie tak głupio pętli i czeka. Natomiast te wizy... Tak. No dokładnie z tym opisem, okay. Ale to... Czyli co? Idea byłaby taka, że przygotowujemy sobie co? Maski wyrażające nasze obiekty, tak? Które między którymi chcemy liczyć kolizję, tak? I co? Bralibyśmy coś takiego, czyli mamy jedną bitmapę, na której jest kółko, tak? Drugą bitmapę, na której jest, nie wiem, jakaś taka, prawda, coś takiego. No i teraz jeżeli nałożymy je ze sobą i będzie end, da nam gdzieś dwie jedynki, prawda, no to zostanie w tym rejestrze zanotowane, byśmy mogli sobie to odczytać. Tak? Czyli to na maskę po pojedynczych planach. Tak? Czyli okay. To oznacza, że możemy tylko dwa obiekty sprawdzić? No wiesz... Przecież zakładając, że one faktycznie się płynnie ruszają, bo C możemy wrzucić coś, co nie wymaga tych shiftów poniżej 16 i też endować. To ja myślę o takich pseudo sprite'ach, powiedzmy, to wtedy te shiftery pewnie by się przydały, żeby można było. Aha. Znaczy wiesz, no na razie nie widzę jakby innej metody, niż masz po prostu taki bufor roboczy. I w tym bufor roboczy wblitowujesz te poszczególne rzeczy. No ale rzeczywiście masz rację, to znaczy się, jeżeli mam trzy obiekty, tak, czyli mam niebieskiego z trójkątem, tak? No to teraz jak do tego bufora roboczego wblituję to i będę chciał policzyć z trójkątem kolizję, no to trochę słabo, bo nie wiem, czy z tym będzie kolizja, to prawda. Tak, że to trzeba by było jakoś, no tak, między dwoma obiektami, tak. Więc trochę kiepsko, no ale wiesz, to już jest ostateczność, jeżeli chcesz coś takiego robić, bo na początku robisz po prostu bounding boxy, i jedziesz na bounding boxach, to sprawdzasz, tak? A dopiero potem, jak masz jakieś wątpliwości, że one się przecinają, to dopiero wtedy puszczasz coś takiego. Więc tak, to się daje robić taniej.
No dobra, to co? To przypomnieliśmy sobie tego blitera. No i z bliterem jakby jest taka podsumowajka tutaj. I co my musimy wiedzieć o tym bliterze? No, po pierwsze, on działa asynchronicznie względem procesora, więc zanim zaczniemy mu modyfikować rejestry, to wypadałoby się upewnić, że nic nie jest w drodze, tak? No bo inaczej mu w locie przepiszemy rejestry i on może zgłupieć. Więc zanim puścimy blita, trzeba poczekać, aż poprzedni blit się skończy, co łatwo jest sprawdzić przy pomocy tego rejestru w Dmaconie, tak? Znaczy przy pomocy tego bitu w Dmaconie, to robi ten white biter. On potrafi jakieś przerwanie generować. Potrafi. Co więcej, okazuje się, że Copper też ma jakąś intymną relację z biterem. To znaczy się, że możemy Copper listą poczekać, aż blit się skończy. Czyli można zrobić taką Copper listę, która po prostu programuje bitera. I czeka, i tak, prawda, jedzie, programuje go, czeka, aż zakończy się blit, jedzie z następnym, jakby. No, to możliwości Coppera są ciekawe, bo on może wszystkie rejestry specjalizowane przepisywać, tak? Więc to jest fajne. Ale ogólnie tak, ogólnie można dostać przerwanie od blitera po zakończeniu blitu i ja gdzieniegdzie z tego korzystam, tak? Bo go programuję procesorem. Dobrze, więc co? Więc oni nam tutaj napisali, tak, że po pierwsze, że trzeba BLT size'a zapisywać jako ostatni. No trzeba go zapisywać ostatni, bo to startuje całą maszynkę. Tak, przedtem trzeba wszystko ustawić, te wszystkie modulo i wskaźniki, one są podawane w bajtach, ale szerokość i początek blitu musi być podane co, no, znaczy też jest w bajtach, ale o ziarnistości co 16 pikseli, tak? Czyli dolny bit adresu będzie wyzerowany zawsze. Tak jak jest tutaj napisane, the least significant bit of all. Że jest ignorowany całkowicie. Mhm. Tak jak sobie narysowaliśmy na tym naszym diagramiku, najpierw mamy maskowanie, potem mamy shiftowanie, potem mamy kombinację tych źródeł, potem możemy coś wypełniać i sprawdzać tą flagę zero, tak? To znaczy się tam zostanie to gdzieś zrobione. Jeżeli bliter działa w tym trybie do przodu, to inkrementuje pointery, dodaje modulo i przesuwa w prawo, jeżeli działa w trybie w drugą stronę, w tą drugą stronę to jest ten tryb, który używamy wypełniania, prawda? To on odejmuje od pointerów, odejmuje modulo i shiftuje w lewo, tak, a RelaFit działa tylko i wyłącznie w trybie do tyłu, no i BLT dana mamy, musimy na niego poczekać, no i tutaj jeszcze jest uwaga, że shifty są robione, kiedy tylko dane zostaną załadowane, tak, czyli on normalnie przesuwał w prawo, czyli on musiał co najmniej dwa słowa załadować, żeby te shifty zacząć wykonywać, tak? Czy nie? No tak. No dobra. Okej, okay. to jest przypominajka. No bliter jest dużym układem, więc będziemy do niego wracać. Dzisiaj mamy do opowiedzenia trzy rzeczy. Chyba wszystkie ciekawe. Mam nadzieję, że wszystkie ciekawe. Po pierwsze, okazuje się, że. Znaczy tak, wypadałoby coś poopowiadać o sprite'ach, bo sprite'y są też fajne. I one przede wszystkim powodują to, że my nie musimy na ekranie. Znaczy, nie musimy nic modyfikować w pamięci. Czyli jeżeli chcemy coś narysować on top bitmapy, to nie musimy tej bitmapy modyfikować, tak? Tylko sprzęt nam wmiksuje jakby te nasze sprite'y, zasłoni to, co jest pod spodem, tak? No dobrze, to narysujmy sobie, ile mamy tych sprite'ów i co możemy nim ciekawego zrobić. A niektórzy bardzo biorą te sprite'y, biją i tłuką
i chwalą się, że potrafią na ekranie jednocześnie wyświetlić 300, mimo to, że sprzęt potrafi 8, prawda? Więc powstaje pytanie, jak można zmasakrować te sprite'y, prawda, żeby zrobić coś więcej niż przysłowiowa fabryka dała. Dobrze, to zacznijmy od podstawowych rzeczy. Sprite'ów mamy 8, ale ze sprite'ami to nie jest taka prosta sprawa. Przypomnijmy sobie najpierw, jak wygląda, co to były nasze playfieldy. Ile mieliśmy playfieldów maksymalnie? 6. 2 playfieldy. Mieliśmy 6. No? No dobra, to co? To gdybyśmy sobie taki przekrój z boku narysowali na ten nasz ekran, prawda? To co? Na samej górze mamy tego, kto patrzy, prawda? Tutaj mamy oko. Prawda? Oko patrzy. No, oko patrzy. I co tutaj mamy jako pierwsze? Jak to się nazywało? Paszportu. Wszyscy pamiętają Państwo słowo, które wygrało w tym kursie, prawda? Co mamy na samym dole? Tu jest paszportu, tak? Ja nie wiem, czy to się tak nazywa, ale... Passepartout. Wiadomo, że nie potrafię, ale to jest ta nasza nie przesłona, tylko no właśnie paszportu. Jaki ona ma kolor? Zero. Ona ma kolor taki, jaki ma kolor zero w danym punkcie życia ekranu. To jest nasze tło, prawda? Jaki kolor ma tło? Chyba też zero. Też ma kolor zero. Tak? Okej. To co tutaj mogło być do tej pory? No, nasze playfieldy. Nasze dwa playfieldy, tak. No i te, prawda? No i te playfieldy to mogło być tak, że no nie wiem, jakbyśmy sobie popatrzyli, bo to jakby w jednej linii, jakby widzimy tylko jedną linię, tak, prawda, że patrzymy się tym okiem na górę. No to mogło być tak, że mamy pierwszy playfield, który, prawda, wyświetla jakieś obiekty. Prawda? I mogliśmy mieć drugi playfield, który też jakieś obiekty wyświetla. Tak? No i ostatecznie, jak będzie się nam renderować ta linia, prawda, to na naszym ekranie, no to widać będzie, że tutaj będzie niebieskie, co później troszeczkę też będzie niebieskiego, prawda, tutaj później będzie co? Czerwony, zielony można tutaj zrobić, prawda, o jakoś tak, że tutaj tego zielonego nie ma, tak, i co, i tutaj będzie trochę zielonego, jeden niebieski będzie, trochę czerwonego, znowu niebieski i te paszportu, tak, i w ten sposób to będzie wyglądać, tak, czyli mamy jakieś priorytety, to znaczy tak, to, czego nie możemy zmieniać, to priorytet paszportu i priorytet tła. No to jest w miarę oczywiste. Natomiast te dwa playfieldy możemy ze sobą zamieniać. A możemy albo tak je zrobić. Ok? No to teraz do tego wszystkiego dołączamy sprite'y. Na razie nie mówimy nic o właściwościach sprite'ów, tylko mówimy, że ich jest 8. Tak? I one są połączone w grupy. Grupa 01, 2, 3. No nie jest zaskakujące, tak? I 6, 7. No może sobie je nazwijmy jakoś grupa A, grupa B, grupa C, grupa D. No to teraz myk jest taki, że gdybyśmy chcieli narysować względny porządek sprite'ów, to sprite'y zawsze mają taki porządek. A, B, przepraszam, 0, 1, 2, no i domyślacie się, co jest dalej, tak? Do 7. Mhm. Taki mają porządek. Czyli gdybyśmy narysowali w ten sposób sprite'y, tak widząc je od góry, że jeden zasłania drugi, no to one mają, statycznie nadane priorytety względem siebie. To jest zakodowane, nie da się tego zmienić? Nie da się tego zmienić. Nie da się tego zmienić. Ale coś da się zmienić. Nie jest to tak źle. Okay. No tak, nie jest tak źle, coś da się zmienić. Otóż, one pewnie mają jakiś wskaźnik na pamięć, który można podmieniać, że jeden zmienia się z drugim. W sensie. To prawda. Grafiku. To prawda.
lata, tak? To znaczy się, my możemy sobie wymieniać co linia, może nawet troszeczkę część, no co linię możemy wymieniać ten wskaźnik, tak? Czyli by się dało zasymulować w sumie, że się priorytety zmieniają wizualnie? Tak, tylko to będzie troszeczkę kłopotliwe, bo to nie jest koniec historii o sprite'ach. Bo na razie my wiemy niewiele o sprite'ach, ale to, co już możemy się dowiedzieć, to, że sprite'y używają jakichś kolorów z palety. I niestety te kolory z palety, w sensie numery tych kolorów, są też zadane statycznie. Tak. Czyli sprite'y z grupy A używają... Ile mamy kolorów w palecie? 32, prawda? No to te używają od 17, teraz nie potrafię liczyć. 16 to jest tło, 17, 18, 19, prawda? Do 19. 20 to jest tło, więc 21, 22, 23, 25, 26, 27 i co? Jejku, w ogóle nie potrafię liczyć. 29, 31. Więc one używają... Jak używają, każda grupa używa trzech kolorów z palety i to dokładnie tych trzech kolorów. Więc teraz jakbyś chciał wymienić, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby kolory powymieniać. Mhm. Tak, czyli jeżeli chcesz zeswapować daną grupę, to wskaźniki i kolory musisz przeprać. Tak, między liniami. Co być może jest troszeczkę... W poprawie tej samej grupy łatwo zamienić, bo mają tą samą paletę. Tak, to znaczy się tutaj jest łatwo. Między dwoma jest łatwo, między grupami już trzeba się troszeczkę napracować, tak? No dobrze. Ta paleta jest jednakowa dla obu, to tak, dla tych grup to też jest. Tak. No ale wiesz, no mamy kurczę paletę, to trzeba z niej korzystać, prawda? Dobra, 30, dobra. Będę używać 30. No dobra, to co? To teraz te są statyczne, tak? No więc możemy sobie o tym pomyśleć, że jakbyśmy teraz chcieli uwzględnić te wszystkie nasze sprite'y, włączamy wszystkie sprite'y i ze sprite'ami jest tak, że trzeba je włączyć wszystkie. Znaczy nie można włączyć wybranych. Mamy tylko jedną flagę. Włączamy wszystkie sprite'y albo włączamy. Jaki jest upgrade w stosunku do poprzednich maszyn? Trochę nie, dlatego że ta maszyna jest w miarę inteligentna i jak ona pobiera, to najpierw pobiera słowo kontrolne, czy dwa słowa kontrolne sprite'a i w nich jest zakodowana wysokość tego sprite'a i wysokość może być zero. Tak, i tylko trzeba pamiętać o tym, żeby tą maszynę właściwie skonfigurować. Tak, żeby nie próbowała wyświetlać tego sprite'a, to znaczy, żeby przekazać jej takiego sprite'a, który jest pustym sprite'em. Czy wysokość może być jakakolwiek, a szerokość jest jakaś tam? No dobrze, to teraz tak, to teraz chwila prawdy, tak? To faktycznie one są szerokości 16 pikseli. Sprite'y. Tak? Wysokość dowolna. Ile nam tam się zamarzy, prawda? No modulo wysokość, znaczy ekranu, prawda? No więcej niż tak. To może wybiegam, ale to pojawia się moje pytanie, czy te sprite'y z jednej grupy mogą działać jako taki jeden meta sprite i Amiga jakoś wspiera, żeby na przykład przesunąć oba sprite'y razem, bo nie wiem, na przykład... Nie. To znaczy się można je... nie można ich spiąć w takim sensie, że poruszać tylko jednym. Okej. Okay. Trzeba poruszać obydwoma naraz, natomiast można zawsze tak poruszać, żeby było koło siebie. No tak, ale trzeba samemu sobie takiego meta sprite'a zrobić i tak. Samemu ruszać. Okay. Tak. Okay. Tak. Bo jest... Coś w rodzaju meta sprite'a, ale to służy do czegoś innego. Te sprite'y, o nich zaraz będę mówił, one się nazywają attached. I te attached jest strasznie mylące, bo to nie znaczy, że one są ze sobą do siebie przyczepione. W takim sensie, że się obydwa poruszają naraz, tylko robi się coś innego ciekawego. Ale to za chwileczkę, to na razie nie jest istotne. Dobra, to teraz gdybyśmy narysowali sobie te sprite'y tutaj w tym naszym... Czy ja dobrze zacznę to rysować? Nie chcę, muszę sobie wystarczająco dużo miejsca zostawić, tak? Więc to jest tak, to jest 0, 1. Ha, teraz będzie przerwa. 2, 3. 4, 5.
I co? I 6, 7, tak? No i teraz posłuchajcie. Myk jest taki, że tutaj mamy jakieś punkty. Mamy ten punkt, ten punkt, ten punkt i ten punkt. O, właściwie to wszystkie te punkty. Tutaj jeszcze sobie... Tak naprawdę to powinienem tutaj narysować dwa. Zaraz się okaże dlaczego. W każdy z tych punktów możemy wcisnąć naszą warstwę z naszego playfielda. Czyli możemy zrobić tak, że obydwa playfieldy są tutaj, albo tak, tak, to znaczy się ten nasz zielony i ten nasz czerwony, tak, więc możemy na przykład tutaj dać czerwonego, tutaj możemy dać czerwonego, tutaj możemy dać zielonego. Okay. Czyli sprawy jakby całkowicie poza playfieldami sobie egzystują. Tak, no znaczy się tam jest jakaś taka, taki rysuneczek w manualu, że bierzemy cztery paluszki i to są te nasze grupy, prawda? A potem bierzemy drugą rękę i możemy robić, jak nam się tutaj wetknie te, prawda? I tak, i tak. No, możemy dowolnie poprzetykać je. Okay. Poprzetykać je naszymi playfieldami. Ale to z jednej grupy muszą być jakby mniej więcej w tym samym punkcie. Czy mogę sobie zrobić sprite 0, pierwszy playfield i sprite 1, czy no nie, między nie można wsadzić. Tak, można wsadzić tylko w te punkty, które narysowałem, tak? Czyli 0 i 1 jest liczone jako pojedyncza warstwa. Dlatego są dwa, żeby dwa playfieldy mogły wejść, tak? Ja myślę, że to jest jakieś ograniczenie sprzętowe, na które oni się zdecydowali, tak? No te sprite'y nie są strasznie duże i oni je tam z jakichś przyczyn też pogrupowali, tak? Znaczy mi chodziło o dwa punkty. Tak, to znaczy się te dwa punkty tutaj są po to, żebyśmy mogli obydwa playfieldy tutaj wsadzić przed sprite'y, albo żeby jeden playfield był tu, a drugi tutaj, ewentualnie, prawda, żeby część sprite'ów była nad playfieldami, część pod playfieldami, prawda, jakby mamy dowolność, prawda, jak obsadzimy te punkty playfieldami, mamy pełną dowolność. Tu nie ma żadnego problemu. No dobrze, to porozmawialiśmy troszeczkę o priorytetach. Te priorytety się ustawia w różnych miejscach. I to jest głupie, tam są jakieś rejestry. Ja może sobie na przerwie przypomnę, jakie to są rejestry. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że taka możliwość istnieje i możemy sobie z niej pokorzystać. I czasami wychodzą z niej ciekawe rzeczy. Tak? Jakie mogłyby być ciekawe rzeczy? No ciekawe rzeczy, które można by było skodować. I to jest w miarę częsta praktyka, jest taka, że mamy coś takiego, że mamy powiedzmy jakiś efekt, który wygląda z grubsza w ten sposób, że tutaj jest no na przykład taki twister, jak wam pokazywałem, że jest taki cukierek, który się skręca, prawda? No to co? To można wziąć sprite'a animowanego i go kręcić, prawda? I teraz tak, jeżeli to jest liczone, jeżeli ten nasz skręcający się cukierek jest na pojedynczym playfieldzie, to mogę wziąć tego animowanego sprite'a i wrzucić mu priorytet taki, żeby był nad playfieldem, prawda? No i co? On leci i ja w tym momencie zmieniam mu priorytet taki, żeby był pod playfieldem. I jak będę go tutaj kierował, to on mi się schowa za tego cukierka obkręcającego się, tak? Więc w ten sposób jakby dynamicznie przepisując w trakcie działania efektu priorytety, można uzyskiwać jakiś efekt głębi. Taki, prawda, niezbyt wysublimowany, ale nadal coś, tak? No i takich przykładów, pobawimy się tym troszeczkę. Można próbować coś w ten sposób robić, żeby właśnie uszeregować te rzeczy, które są na ekranie względem siebie. No przy czym trzeba pamiętać, że no, mamy ograniczone pole do manewru ze względu na szerokość sprite'ów. I zaraz spróbujemy sobie z tym poradzić. No dobrze, to powracając do tych naszych sprite'ów. Ja coś powiedziałem o tym, że one mają szerokość 16 i to się nie zmienia. To jest prawdziwe. Natomiast zauważmy, jak to jest.
to żeby wyświetlić 16 sprite o szerokości 16, to ile musimy pobrać słów w jednej w jednym wierszu z pamięci? Jeden. A jak mamy dwa kolory? No to dwa słowa musimy, tak? Jakbyśmy sobie teraz przypomnieli ten taki diagram DMA, na którym było napisane, w którym cyklu zegarowym w wierszu są pobierane sprajty, to tam byśmy zobaczyli, że są dwa cykle, na początku linii są dwa cykle, w którym są pobierane dane dla sprajta zerowego, później dla pierwszego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc pobiera się co dwa. Więc wiemy, że co linię ta nasza maszyna DMA, która będzie pobierać naszego sprite'a, musi pobrać dwa słowa 16-bitowe z RAM-u, tak? Teraz może mieć trzy kolory też przecież. No i on ma wtedy trzy kolory, znaczy no cztery kolory, znaczy w trzy kolory plus tło, tak? No bo co? No bo bierze tego piksela. A to drugie minus jeden to trzy. No tak. No bierze sobie tego piksela, tak? To znaczy się bierze sobie ten bit ze słowa pierwszego, to jest powiedzmy, że W0, W1. Ja teraz nie pamiętam, w jakiej one są kolejności, czy to jest high, czy to jest low, czy jest na odwrót. Załóżmy, że to jest low, to jest high, tak? No to bierze sobie low 0, H0, no i z tego sobie tworzy kolor piksela, tak? I to jest nasz piksel zerowy tego sprite'a, tak? W takim sensie, tak? Ale one są pogrupowane również z jakichś przyczyn. A co, gdyby było coś takiego, że powiemy, że te sprite'y są ze sobą połączone, attached, to wtedy ile, jak pobierzemy obydwa te sprite'y, to ile mamy do dyspozycji słów? No cztery, tak? Na z czterech ile nam wyjdzie kolorów? Jeżeli ten sprite jest nadal w szerokości 16. 15. 15 kolorów, prawda? Więc możemy mieć 15-kolorowe sprite'y, tylko że wtedy możemy mieć ich tylko cztery. Ale szerokość się nie zmienia. Szerokość sprite'y. Możemy je tak attached zrobić per grupa, czy albo wszystkie, albo nic? Per grupa. Czyli z tej grupy możemy zrobić albo dwa sprite'y po, no one zawsze mają 16 szerokość, tak? Szerokość. Dwa sprite'y po trzy kolory. To są kolory 17-19. 17-19, no i tak dalej, prawda? Na pozostałych. Albo jeden sprite. No jeden sprite 15-kolorowy i kolory to są od 17 do 31. Trochę podobna idea jak była na C64, on tam też miał dwa mody do tych sprite'ów. Aha. Jeden taki właśnie, żeby one były trochę większe, ale mogły mieć chyba tam jeden kolor tylko, a dało się takie powiedzmy kolorowe. Ja na to biorę malutkę. No dobra. No i widać, że to wtedy, jak mamy taki sprite, prawda, no to on jest, ma priorytet tej grupy, więc on tylko zamiast, no, widać, jak to będzie teraz działało z tymi priorytetami, prawda, tam się nic nie zmienia w tamtej kwestii. No dobra, posłuchajcie, to z grubsza wiemy, jak są reprezentowane, no jeszcze nie wiemy do końca. Znaczy spodziewamy się, że tak są reprezentowane dane w pamięci, tak? To znaczy się mamy słowa i mamy jedno słowo zawierające wysokie bity, drugie niskie bity. On wczytuje raz na linię sprite'a i to jest ważne, że raz na linię wczytuje dane sprite'a i dane sprite'a w tej linii już nie mogą się zmienić. No tak nie mogą, tak wiecie, tak. Chyba, że przepiszemy koperem, prawda? Czy wewnętrzne rejestry, w których możemy grywać? Tak. Są rejestry, które to przechowują. Zdaje się, że to jest SPR.B, a to jest SPR.A. No i teraz
To chyba się nawet będzie zgadzać, że to jest low, a nie wiem. nie pamiętam, które są high, które jest low. No ale rzeczywiście są takie dwa rejestry. To druga ważna uwaga jest taka, że no, możemy się spodziewać tego, że w związku z tym w pamięci będziemy mieli przechowywane sprite'y w ten sposób, że no, to będzie taka tablica dwuwymiarowa, w której będą dane w takiej postaci, jak tutaj narysowałem, plus będzie jakiś taki control word. Tak? I ten control word będzie mówił, no ile tutaj tych danych jest oraz gdzie tego sprite'a dokładnie na ekranie umieścić. Tak? No i ta maszynka, te DMA, no to my programujemy tak, że my pokazujemy mu to. Prawda? A on później sobie i to jest jakiś co, i to jest pewnie SPRPT, jeden z ośmiu, prawda? Tak samo jak tutaj jeden z ośmiu. No i on sobie będzie grzecznie będzie sobie to pobierał. No oczywiście, co my możemy mu zrobić? No, możemy mu przepisać te wskaźniki, żeby sobie zaczął pobierać skądinąd, prawda? Ale ważne jest to, że to, jeżeli nie chcemy już dalej wyświetlać, to musimy sprite'a sterminować. Tak? To znaczy się, że tutaj na końcu też musi być str word. I jeżeli w tym str word podamy, że wysokość sprite'a, to się jakoś koduje. Koduje się to, żeby sterminować sprite'a, żeby już dalej na pewno nic nie wyświetlało. Nie wystarczy, że mu w tym nagłówku powiemy, jaka jest wysokość, tylko jeszcze musimy na końcu coś postawić. Tak, ale to jest ciekawe i fascynujące, bo co można zrobić? Bo można zrobić coś takiego, samym DMA, można zrobić coś takiego, że tu nie ma nic, tak? Jakbyśmy pomyśleli sobie o tym sprite, że to jest 0, 1, prawda? Tutaj jest jakieś K, tutaj są znowu dane, tu jest coś tam, prawda? Następny ten control word, i to jest jakiś N, prawda? No to co? To dojeżdżamy do linii 0, bo to jest jakoś tam odpowiednio zrobione. Dojeżdżamy do tej linii 0, powiedzmy. To tutaj nie ma nic, bo on zaczytał to, tak? Czyli tutaj jakby nic nie ma. Ale tutaj się zaczyna wyświetlać ten nasz sprite. Tak? On dochodzi do tego control worda. I mówi, aha, to w tym control wordzie, czy w tym control wordzie to co by musiało być w takim razie? Musi być wysokość w nim. Co jeszcze musi być? Żeby było wiadomo, gdzie tego sprite'a wyświetlić na ekranie. X, Y. No X, Y tego, prawda? Więc tutaj będzie X i Y też zakodowane w środku, ale tak? Ten priorytet też się tutaj wstawia? No priorytet jest zadany z góry. On jest zadany z góry w takim sensie, że to zależy, który sprite będzie to pobierał, tak? Znaczy, który kanał sprite'a będzie to pobierał. Więc co można zrobić? Można by tutaj zrobić tak, żeby on poczekał na jakiegoś innego X'a i Y'a. Tylko, że znowuż to powoduje, że co najmniej jedną linię musimy poczekać, tak? Bo on musi sobie to bo on potrafi co najwyżej dwa słowa na linię sprowadzić do DM-a. Ale później może sobie poczekać i możemy sobie gdzieś tutaj wyświetlić sprite'a. Tak więc on jest, to nie jest taki, że całe swoje życie, znaczy, że to jest pojedynczy blok, tak, który zajmuje, tylko nie, po prostu to jest kanał DMA, on sobie sprowadza dane i tutaj sobie sprowadza dane kontrolne, które mu mówią, do kiedy ma czekać na ekranie, a później mówi mu, ile mam pobierać kolejnych linii, później można go przeprogramować, i można wyświetlić w innym miejscu. Czyli jeden sprite może mieć kilka tych control wordów. Tak. Wow. Jakby w danych do niego może być kilka control wordów i znaczy to sprite. No, my jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy jak ktoś wie, co to jest sprite, prawda, to myśli, o to jest sprite i to jest sprite. To są dwa różne sprite. No nie. Prawda? To na Amidze to jest jeden sprite, tak? Bo my używamy po prostu tego mechanizmu sprowadzania danych z pamięci. I to nie jest, że masz 8. Sprite'ów, tylko 8 kanałów. 8 kanałów sprite'ów. Wow. Tak należałoby o tym myśleć. To jest ciekawe podejście. Dobra, to co? Zróbmy przerwę. Zróbmy przerwę. Mhm.
No możemy kontynuować. Było pytanie jakieś. Poleś miał pytanie, prawda? Jakie Poleś miał pytanie? Nie pamiętam. Jedno to było, bo ty, że ty opowiedziałeś o Dual Life Indzie, ale to się też działa dla innych, które były. To znaczy tak, jak mamy te cztery priorytety sprite'ów, no to jak mamy jednego playfielda, no to tyk, prawda? Jak mamy dwa, no to te paluchy, no nie mam drugiego palucha, żeby go gdzie dowolne miejsce wsadzić, ale dalej można w dowolne miejsce wsadzić. Tak? A drugie o granularność pozycji sprite'a. Więc granularność pozycji sprite'a, jeżeli używasz tego myku, to jest jeden piksel low resu. Natomiast jeżeli będziemy to przepisywać koperem, to tam się pojawia pewien subtelny problem. I wydaje się, że 2 piksele low resu. Tak? I to pewnie można by było jakoś pokonać, ale to wynika z tego, jaki jest ten automat skończony, który decyduje o tym, kiedy coś pobierać, kiedy używać DMA sprite'ów, kiedy oczekiwać na określoną pozycję na ekranie, a kiedy pobierać i wyświetlać, tak? To znaczy się, no to musielibyśmy się temu troszeczkę przyjrzeć, żeby zrozumieć, czemu jest tak, a nie inaczej. Dobra. To co? To widać, że to, co jest fajne, to, że mamy 8 kanałów DMA. Ewentualnie możemy wziąć 2 kanały DMA i przez jakiś czas używać ich, bo to też tak można zrobić, tak? To znaczy, no nikt nam nie zabroni zrobienie czegoś takiego, że mamy po prostu kanał co? Kanał 0 plus 1 go używamy tutaj w trybie attached w 16 kolorach, to znaczy się tu 15 kolorach, a potem kanału zerowego używamy tutaj, a kanału pierwszego tutaj. Nikt nam tego nie zabroni. Prawda? Byleby wystąpiła co najmniej jedna linia, musi wystąpić co najmniej jedna linia między tą pozycją a tą pozycją. Pozycją następnego użycia, bo musimy mu dać czas na to, żeby on sobie Control Worda zaczytał. Czy ten tryb attached, to on jest w Control Wordzie wpisany? Tak, on jest wpisany w Control Wordzie. Tu jest jeszcze A. Ale rozumiem, że jak robimy attached, to no, ciągniemy dane z dwóch kanałów, tak? Ale Control Word też mamy w dwóch kanałach. Tak, w obu kanałach musi być taki sam. Jak zrobimy mu na krzywdę i ustawimy tylko w jednym, to co się stanie? To znaczy inaczej, attached musi być w którymś z tych ustawionych. Chyba w zerowym musi być ustawiony. Bo zauważ, że jak on w linii, prawda, jak masz ten nasz raster, i powiedzmy, że to jest ten nasz passepartout, tak? No to przed masz jeszcze tą niewidoczną część rastra, tak? Mhm. I tutaj masz 2 sloty na 0, 2 sloty na 1. No tak, on sobie tutaj pobiera te dane. Tak, i wydaje się, że to jest tak, że jak on pobierze, że jeżeli we wcześniejszych liniach go skonfigurowałeś w ten sposób, że w zerowym sprite podałeś attach, to on już dalej będzie wiedzieć, że musi o te 2 sobie spiąć, tak? I co, on nie czyta wtedy control worda dla pierwszego, czy... Nie pamiętam. Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie ja robiłem, to te control wordy muszą... Znaczy, że jak wgrywam, to... nie, inaczej. W tym drugim, czyli w sprite z pierwszym, musi być również dokładnie taki sam sprite zaprogramowany, takiej samej wysokości, tylko że ma wyłączony bit attached. I to jest chyba jedyna różnica. Okej, okay, a jak nie będzie taki sam, to się... To będzie ciekawie. No właśnie. No to będzie ciekawie, bo on ostatecznie to, co robi, to po prostu w danej linii bierze SPR, zawartość rejestru SPR.B i SPR.A, które zostały wczytane w tej niewidocznej niewidocznej części rastra i z drugiego sprite'a i składa je po prostu ze sobą. Więc co tam będzie, to weźmie.
To czyli w szczególności dla tego drugiego sprite'a, jeżeli piszemy inną wysokość, to on dojedzie, skończy mu się ten sprite, dojedzie do control worda następnego. Tak, tylko że zauważ, że wtedy, jeżeli ten control word następny tutaj nie będzie miał ustawionego bitu attach, to one się faktycznie rozłączą. One się same rozłączą wtedy? Tak. Dobra, ja wiem, ja się pytam jakieś brzegowe przyjaciele. Nie wiedzieć, jak ty się zachowujesz, ale ja to popsuć. No wiesz co, no to posłuchaj, to zapraszam, prawda? Kot jest, można psuć maszynę, tak? Także pracę domową na Discordzie, zapraszamy. Tak. Dobra, posłuchajcie, czyli co, dla każdego sprite'a mamy sprite PT, mamy 4 rejestry, mamy SPR POS, SPR CTL, SPR DATB i STR DATA, tak? Control word jest czytany odpowiednio, zdaje się, do CTL-a i do POS-a. Tak? Czy właściwie powinienem tak to narysować. W takiej kolejności są dla każdego sprite'a ładowane rejestry. Tak? Czyli jak dochodzimy do control worda, to SPR, CTL i SPR POS są wczytywane. Dla kolejnych linii są, tak? Jeżeli teraz zamaczuje nam Y, do tego Y-ka, ten Y, czyli pozycja rastra, zamaczuje nam do tego, to w następnych liniach będzie pobierał stąd tyle, ile mi tutaj wpisaliśmy TH. Tak? Jak dojedzie do tego, to wczyta następnego control worda i znowuż powtórzy całą tą procedurę. Tak? Ale ważna jest ta kolejność, bo ona coś determinuje. Tak? I oni nawet poświęcili jakiś tam kawałek w manualu, żeby powiedzieć nam, co się tutaj dzieje. Dobrze, czemu my to powinniśmy wiedzieć? My to powinniśmy wiedzieć, bo będziemy złośliwi. Czemu będziemy złośliwi? Bo będziemy psuć tą maszynkę. Prawda? A już Poleś się cieszy, że będziemy psuć, prawda? Dobra, no to co będziemy psuć? Będziemy to psuć, bo będziemy to przepisywać komperem. A co? Kto nam broni, prawda? Kto nam broni przepisać? Więc co moglibyśmy zyskać przepisując? Dobrze, to zanim przejdziemy do takich wrednych pytań, to trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, a co jest w CTL-u i co jest w POSie? A, bo tego jeszcze nie wiemy. Bo tutaj to są proste rzeczy. To są po prostu bity wysokie albo bity niskie. No to dobra. To tylko muszę odzyskać kontrolę nad moim kursorem. Ble. Sprite registers. Pointers. Pointery nie są wcale ciekawe. Control registers. O, są ciekawe. Więc mamy CTL i CTL. Czyli narysujmy sobie tutaj CTL. Co to będzie CTL? Ono będzie miało 16 bitów. Jak? Co tam w nim środku? Co oni tam napisali? Że między 15 a 8 to jest od V7 do V0. Do V0. Czyli to jest nasza pozycja vertical position, tak? Czyli V, czyli V to jest na nasze potrzeby to samo co Y. Tak, vertical position. Ale to jest vertical. Stop. Aha, vertical stop. No dobra. Czyli tu jest V stop od 7 do 0. Tak? Ok. Co jest w siódmym bicie? Attach. Tak? W siódmym bicie, czyli tutaj narysujemy, to jest siódmy bit, jest attach. Tu jest co? To jest od 15 do 8. Co tutaj jeszcze jest w tym słowie? Tak, i tu jest napisane, że tylko nieparzyste mają attach. Tylko nieparzyste? Okej. Okay. Czyli się pomyliłem, tylko nieparzyste. Tak. Czyli co? Gdzieś to trzeba zanotować. Nieparzyste sprite'y mają attach. Czyli tam attached. No tam, ten A, prawda, to będziemy to pamiętać.
co tutaj mamy? Start, stop, start, tak? Czyli bit drugi, czyli tutaj będzie zerowy, pierwszy i drugi, tak? Bit. To drugi to co to jest? Vertical start. Vertical start. Który bit? Ósmy. Ósmy, tak? Ósmy. Tak, pierwszy to jest stop, V stop, ósmy, a zerowy to jest co? Horizontal start. Horizontal start. Horizontal start, ale też 8, tak? Nie. Czy 0? 0. 0, okej. Okay. A co będziemy mieli w posie? On też będzie 16-bitowy. Tu będzie troszeczkę prościej, co nie? Co mamy w górnym, w górnej połowie? Vertical start position. Full start. Od 7 do 0. Od 7 do 0. A tutaj? Horizontal start position. Od 8 do 1. Od 8 do 1, tak? No dobra, to jeszcze, żeby coś tutaj więcej na ten temat powiedzieć, to chyba potrzebujemy coś powiedzieć na więcej na temat hardware'u. I oni tutaj pokazują jakiś taki rysuneczek, który nie tak dużo mówi. Ale tu się pojawia jakieś takie dziwne sformułowanie, uzbrajanie sprite'a. I oni tutaj mówią, że gdzieś będzie zachodziło jakieś uzbrajanie sprite'a, więc, a co to jest uzbrajanie sprite'a? To jest spowodowanie, że rzeczywiście w danej linii będą wyświetlane dane do tego sprite'a. I teraz trzeba by było, coś z tym zrobić, fajnie. Bo to oznacza, że ta maszynka musi coś konkretnego zrobić, żeby sprite był odblokowany. Znaczy, że trzeba jakoś do tych rejestrów, wpisanie do któregoś rejestru powoduje zablokowanie wyświetlania sprite'ów, a wpisanie do któregoś rejestru powoduje odblokowanie wyświetlania sprite'ów. Tak? A no to przejdźmy do tablicy i zastanówmy się. Jeżeli jestem tutaj, w tej linii, tak, w tej czarnej linii, to tutaj nie chcę wyświetlać tego sprite'a zerowego, tak? To jest ten nasz sprite zerowy. Nie, znaczy nawet jeżeli mam załadowane jakieś dane do spr.a i spr.b, to nie chcę ich wyświetlać, bo w tej linii wyświetlam dane, wprowadzam dane kontrolne, tak? Czyli te dwa control wordy. Czyli to sugeruje, a druga sprawa jest taka, że wszystkie te sprite'y ładują się w tej niewidzialnej części rastra, tak? Przed tym, a jak zaczniemy wyświetlać linię. Czyli jest tak, że ten robi nam stop. Tak? Robi nam stopa. Mówi nam nie wyświetlaj. Czyli zapisanie przez DMA, zapisanie do SPRCTL-a powoduje, że w tej linii nie będziemy wyświetlać tego sprite'a. OK? Natomiast zauważcie, że jak ładujemy te dane, to najpierw ładujemy słowo B, a dopiero potem słowo A. I żeby wyświetlić sprite'a, żeby sprite został zakwalifikowany do wyświetlania, to musimy, i ta maszyna wiemy, że najpierw ładuje B, potem ładuje A, to znaczy się, że zapisanie do spr.a odblokowuje wyświetlanie sprite'ów tego sprite'a w danej linii. Tak? Czyli widać taką rzecz. Jeżeli w danej linii koperem zapiszemy do CTL-a, ale potem nie zapiszemy do .a, nie będzie wyświetlane.
Ale jeśli nie zapiszemy do CTL-a, wartości w CTL-u i w POS-ie będą się zgadzać, tak, to znaczy się, tutaj mamy jakieś, aha, coś trzeba by było z tego zekstrahować, prawda, bo to tak mówimy, ale z tego, co generalnie nam powstaje? Powstaje nam V-start, V-stop, czyli to jest pozycja, w której rozpocząć wyświetlanie sprite'a, w której skończyć wyświetlanie sprite'a, no i H-start. No i H-start to jest po prostu nasz X, gdzie ta maszynka ma zacząć produkować piksele na ekranie, tak? No i bit attach, to tutaj nie ma wątpliwości, co to służy, to znaczy się, że trzeba jeszcze użyć z tego drugiego sprite'a tych danych, żeby to wyświetlić, tak? Okay. Czyli widać, że to, co można by było zrobić, a przede wszystkim w obrębie danej linii, to na przykład sobie zmienić spr.b i spr.a sobie samemu przepisywać koperem. Można. POSa też można, prawda? Natomiast jeżeli zapiszemy do CTL-a, to trzeba pamiętać o tym, żeby co najmniej zapisać do spr.a, żeby się danej linii wyświetlała. Jest co najmniej. W tej kolejności. Znaczy, jeżeli, innymi słowy, jeżeli dojdziesz do tego etapu, w uproszczeniu, do tego etapu, gdzie już będą mogły zacząć być wyświetlane sprite'y, to jeżeli cała maszynka będzie nieaktywna, to znaczy się ostatnio zapisałeś CTL-a, to tak długo, jak nie zapiszesz do... To popatrz, że ty musisz zapisać... O, to jest ciekawe. Do kiedy ty masz czas, żeby zapisać do .b i do .a? Normalnie to jest robione tutaj, tak? Ale wydaje się, że nie ma nic przeciwko temu, żebyś spr.a i spr.b załadował koperem gdzieś tutaj. Tak? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tego. Patrzę też troszeczkę na ten diagram. No i tak? Widzę, że tam jest asynchroniczne przerzutnie, więc potencjalnie kiedykolwiek to zrobimy. W sensie nie ma żadnych bramy czy czegoś takiego. W sensie ten bloczek, który... Bo? No tak, bo jest ten load decode i to jest do CTL i to jest do R, czyli do reset podpięte, czyli w dowolnym momencie, jak tam napiszemy, czy w ogóle wystarczy, że będzie load i dekodowany adres tamten, tak, to od razu leci reset, niezależnie co się dzieje, a wyżej widać, że jest dat a load i jest kolejna set, czyli, tak, no, czyli jeżeli kiedykolwiek to zrobimy, to też odpali. Tak, to znaczy się, jeżeli kiedykolwiek odpalimy CTL-a, to wyłączymy maszynkę. Jeżeli kiedykolwiek odpalimy dat A, to włączamy tą maszynkę. Tak? Tak. Tak, tak to jest zrobione. OK. OK, więc gdybyśmy teraz chcieli sobie w locie reprogramować sprite'y, to trzeba pamiętać o tych rzeczach, tak? Że możemy sobie dowolnie manipulować tymi rzeczami, ale to włącza wyświetlanie sprite'ów w danej linii. Więc teoretycznie, co moglibyśmy zrobić? Pierwsza uwaga jest taka, że czy dałoby się tego samego sprite'a wyświetlić dwa razy w danej linii? Przesunąć go. Tak, drugi raz go wyświetlić, tylko z przesunięciem. Co należałoby zrobić? Chciałbym tego samego zobaczyć tutaj. Tylko posa trzeba było sobie... Tego posa trzeba by było zmienić, tak? To znaczy się zrobić sobie weighta, koperem sobie zrobić weighta gdzieś tutaj i ustawić tego posa jeszcze raz, prawda? Bo później leci ta maszynka, która maczuje vertical position tego beama z naszym, który mamy wpisany do posa, zamaczuje. Byśmy musieli na... każdym tym samym tym, jak to się... Tak, to jak tutaj to zrobimy... Position. No to później musimy... To musimy jeszcze to naprawić, musimy to naprawić w następnej linii. Prawda? Bo inaczej jak zrobimy tutaj, no to tutaj nam się przestanie wyświetlać, zacznie nam się wyświetlać tutaj. Prawda? No tak, no musimy co linię. Więc koperę musielibyśmy się napracować, ale moglibyśmy, tak, musielibyśmy ustawić weighta tutaj i zmianę posa, weighta tutaj i zmianę posa, tak? Więc teoretycznie moglibyśmy tak nadźgać tych weightów i posów, prawda? I tak sobie tak zwielokrotniać je, prawda? Nikt nam nie zabroni, prawda?
Ale i tutaj powracamy do pytania od Polesia, to jaką rozdzielczość mają faktycznie, to jaką rozdzielczość ma nasz Hastart? No to popatrzcie, co się dzieje. Gdzie jest Hastart w tych dwóch rejestrach rozrzucony? Hastart jest tutaj i tu jest bit zerowy, a tutaj są bity od 8 do 1. Jeśli ja zmodyfikuję jeżeli zmodyfikuję posa, to jak mogę zmienić pozycję tego sprite'a? Z jaką rozdzielczością? No, z dokładnością do 2. Z dokładnością do parzystych. Mhm. No, co 2 piksele, prawda? Więc jeżeli tylko modyfikuję posa, to mam ograniczone pole do manewru. Tak? A jak zmodyfikuję CTR-a, to wtedy mam problem, bo muszę jeszcze dat A. A więc to twórcy Amigi nie wyszło, moim zdaniem. Oni po prostu chcieli nas podtrzymać. Znaczy, bo rozumiem, że... Moim zdaniem, jak oni to projektowali, to powinni tego V-starta, 2 górne bity, wywalić tutaj, a tego H-starta sprowadzić tutaj, w to miejsce i wtedy byłoby tak. No ale trudno, no prawda? Będziemy sobie jakoś radzić. To im nie wyszło, ten jeden bit, prawda? Znaczy, bo rozumiem, że to jest tak konkretnie zrobione pod to, żeby... Jak sobie tutaj zaczytuję w tej niewidzialnej części ekranu, no to żeby sobie najpierw w jednej linii zaczytał tego CTL-a i POS-a, mhm, i w tej linii nie wyświetlił nic, a tak, później w następnej linii sobie zaczytał dat B i dat A i wtedy już wyświetlał. Tak, tak. Okej. Tak. Okay. Tak. Cały ten automat jest zrobiony po to, żeby te operacje. No bo widać, że tutaj jest jakiś automat skończony, który jest przyczepiony do tego kanału DMA, prawda? Żeby żeby uprościć maksymalnie jego logikę, tak? Mhm. Czyli jeżeli on jest w stanie zaczytywania control worda, no to wiadomo, że jak on zapisze tego control worda, to wyłączy w tej linii, nic się nie będzie wyświetlać. Jeżeli załaduje z spr.b i spr.a, to wiadomo, że wyżej wyświetlać. Tak, więc w takim sensie to zostało. Uproszczone. No dobrze, czyli... Ja mam pytanie, bo jakby jednej rzeczy nie rozumiem, więc może jakby się cofnę tak maksymalnie, bo mamy ten cały opis, o którym przed chwilą Pan mówił, dla danego kanału Sprite. Tak. No i na początku stawiam ten pointer, on ładuje tego control worda i potem ładuje te dane. Czyli ładuje to, nazwijmy to W0, W1, tak? Mhm. I to W0, W1 to jest dla jednego kanału, tak? Tak. I czym jest W0, czym jest W1? W sensie, że tutaj mamy to, tak? Chodzi o to, czym są te dwie rzeczy, tak? Nie, te niżej, tam gdzie są dane i mamy tak samo dwie kolumny. Tu, tak? To jest, jak mamy per każdy piksel 2 bity, mhm, to tutaj są dolne bity, tu są górne bity, albo na odwrót, bo nie pamiętam. Okej. Bo ładujemy potem, okej. Okay. To moje pytanie brzmi w takim razie, czemu jest taka asymetria na tym diagramie pomiędzy dat A i dat B? Gdzie jest asymetria? Asymetria jest taka, że jakby to ładowanie... jest okej, bo jakby nie... Inaczej, asymetria jest jedynie taka, że zapis do dat B nie powoduje spalenia całej maszyny, ale powoduje ładowanie do tego, do tego dat B, w sensie, że, że odpala to w tym sensie. Tak. Ten drugi arm sprite to pewnie będzie. Znaczy, z tego co rozumiem, to istnieje implementacja całej tej maszyny w Verilogu, w VHDL-u. Mhm. Znaczy, całej tej... Znaczy, to nie wygląda bardzo skomplikowanie, po prostu nie byłem pewien dokładnie, jak ten diagram działa, bo wydaje mi się, że ten dat B to jest dosłownie rejestr. Tak. I z czym jest ten L w takim razie, który wchodzi z prawej do tego rejestru dat B? Load? To jest skrót od load? Nie wiem. Nie wiem, aż tak głęboko nie wchodziłem. Bo właśnie na to w ten diagram. Być może, wiesz, no to jest tak, że te diagramy w tej książce, one
jest pewien... Rozumiem. No bo na przykład nie wiem, czemu... Jest wiele niekonsekwencji co do tego, jak oni go stosują. Na przykład nie wiem, czemu ten... No w sumie to jest przesuwne małe jakieś uziemienie z tyłu, co się... Być może jakiś, bo to może jest jakiś shifter i być może. No to zaraz, jest shifter, w sensie w takim, że ładuje cały ten SPF dat A i dat B i on po prostu wysuwa po bicie. Tylko jednej rzeczy po prostu też nie rozumiem, czemu z B jest wyjście do video priority. Bo one oba. Aha, nie, bo to jest tak, że to obydwa, to jest wyjście, nie, to też jest mylące, tak? Bo output to video priority, no ale to jest tak, że każdy ma priorytet, prawda? I ten priorytet jest tak naprawdę zafiksowany dla tego... Czyli one nie powinny być na tych samych wysokościach. Tak. Dobra, to teraz. Dobra, posłuchajcie, ale to nie jest wszystko, bo jest jeszcze jakiś taki housekeeping trzeba zrobić, bo zauważcie, że tak jak przy bitplanach, ten PT to jest jakiś rejestr, który my ładujemy i DMA będzie ten rejestr przepisywało i na samym końcu wylądujemy gdzieś tutaj, prawda? No więc trzeba dbać o to, żeby to robić co ramkę. A żeby to zrobić co ramkę, to co robimy? Żeby się nie napracować koperem? Piwę, procesorem, no się wygadałem. No, dobra, czyli koperem będziemy po prostu, w koperze będziemy SPR, PT przepisywać do wszystkich skrońków, żeby to się nie popsuło, tak? Więc to tyle, więc no, po pierwsze co? Po pierwsze widać, że to nie są sprite, tylko to są kanały. Widać, że te kanały można, że mogą zacząć logiczne sprite, znaczy, że no, mogą zacząć pobierać dane dla tak naprawdę dwóch różnych sprite'ów, tylko te sprite'y mają to do siebie, że ich Y nie mogą się, znaczy nie mogą być na tej samej wysokości te dwa sprite'y, które są wyświetlane danym kanałem. No i musi być co najmniej jedna linia przerwy, tak? To wiemy, widać, że można wyświetlić tego samego sprite'a sprytnie przepisując posy. Widać, że na dobrą sprawę to, gdybyśmy się strasznie spocili, to można również wszystkie te trzy rzeczy przepisać i po prostu gdzieś dalej wyświetlić takie dane. No tylko, że to jest koszt, bo to jest koszt trzech instrukcji Coopera, czyli sześciu słów maszynowych. Tak, trzy instrukcje Coopera, czyli to jest 24 piksele low resu. Tak, żeby to zrobić, ale widać, że się da. Że się da, że to można zrobić, przy czym to pewnie trzeba by było zrobić w ten sposób, że najpierw przepisać dat B, później dat A, a na samym końcu POS, żeby po prostu... już wiadomo, że on, prawda, jak jest tutaj, to już się nie wyświetla, więc przepisać mu dane, potem zmienić POSa do przodu, żeby go zamaczowało i żeby się spróbował wyświetlić. Przy czym mówię, to jest tak, że to trzeba zweryfikować, dlatego że ja nigdy tej techniki nie używałem. Wydaje się, że na podstawie tego, co czytałem, że ona jest możliwa. Tak? Jakieś wstępne moje eksperymenty mówiły, że się da. Ale było jeszcze troszeczkę rzeczy, których nie rozumiałem, jak sobie z tym eksperymentowałem. Dobra, to czy coś jeszcze pominęliśmy przy sprite'ach? Mam trochę znowu pytanie, trochę brzegową rzecz, ale czy coś nas blokuje przed tym, żeby zrobić false start większy od false stop? Czy on zawinie to po prostu... Czy false start to false start? Nie. Nie. I teraz nie pamiętam dokładnie, jak się robi słowo terminujące, ale być może to jest właśnie zrobienie triku na słowo terminujące. Znaczy nie, mi chodzi o to, że... Nie. Terminujące to jest podanie takiego false starta, który jest totalnie za ekranem. Mi chodzi o to, że zaczynamy gdzieś na dole, a false start dajemy gdzieś na górze, on po prostu w następnej ramce jakby, że pojedzie tak daleko. Znaczy w następnej randce reprogramujemy. No ale jeżeli tego nie zrobimy, o to mi chodzi. Tak. No tak, to jest charakterystyczna, znaczy to jest charakterystyczna rzecz w przypadku używania sprite'ów, że jak się je zapomni ustawić, to w następnych ramkach zaczyna przeglądać cały RAM i go wyświetlać tymi sprite'ami, prawda? I takie paski się pojawiają z krzakami, prawda? I tak dalej. No to dobra, to...
to widać, że elementów, czy sprite'ów można używać w jakieś nietrywialne, na nietrywialne sposoby. Może króciutko jeszcze wspomnę o tym, o czym w ogóle nie wspominałem. Ja tego absolutnie nie znam, bo nie wykorzystywałem. Ale tak, popatrzcie, co tutaj jeszcze jest. Mamy możliwość wykrywania, tak? You can use the hardware to detect collision between one sprite group and another sprite group, any sprite group and either of the playfields, the two playfields or any combination of these items. Tak, czyli nie bawiliśmy się tego, ale ja się tym nie bawiłem w ogóle, nie znam tego mechanizmu, ale teoretycznie istnieje możliwość wykrywania kolizji między parami sprite'ów. Między tymi parami sprite'ów, które sobie napisaliśmy, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak? Czyli 2, 3 mogę z 4, 5 zobaczyć, czy się skolidowało. Tudzież, czy się skolidowało z jakimiś playfieldami. Przy czym, co to znaczy kolizja z playfieldem? To znaczy z konkretnym kolorem na tym playfieldzie. I ten kolor też można sobie tutaj podać, tak? Czyli jak, właśnie, tak? Czyli tutaj macie MVBP, Match Value for Bit Plane 1 Collision, czyli tutaj na tych dolnych 6 bitach podajemy wartość koloru, z którą, jeżeli, no bo co? No bo ta maszynka pobiera nam wartości poszczególnych warstw pobiera nam numer koloru. No i teraz jeżeli widzisz, że mamy w tym momencie, wyświetlamy sprite'a, czyli ten sprite ma kolor niezerowy, ze swojej grupy oczywiście, tak? Czyli ma w przypadku grupy pierwszej ma kolory od 17 do 19, to jeżeli mamy tutaj kolor od 17 do 19, oraz na bitplanie pod nim lub przed nim mamy kolor, który tutaj jest, to on zapali gdzieś tam bit. Czyli możemy tak naprawdę wykryć kolizję z jakimś elementem bitplanu, nawet jeżeli on jest, ten bitplan konkretny jest zasłonięty w tym momencie. Wydaje się, że tak, ale to jest, mówię, to ja aż tak głęboko w to nie wchodziłem. To jest dosyć potężne. No potężne jak potężne, to zależy do czego, prawda? Właśnie ten demo sam podejrzewam, nie ma to aż takie ogromnego zastosowania. Niekoniecznie można zrobić na przykład jakieś efekty bazujące na fizyce, tak? Jest, Japończycy lubią takie dziwne rzeczy, kulturowo to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. To jest takie coś jak pacinko. Nie wiem, czy kiedyś kojarzycie, co to jest pacinko. To jest takie coś, że mają jakąś taką grę, w której im kulki spadają z góry i się przelewają przez takie różne dziwne rzeczy i spadają, tam się jakoś skor liczy, prawda? Ale dla mnie to jest zupełny kosmos, nie rozumiem tego, podobno to jest... W Japonii to jest tak, jak u nas nad morzem w Mielnie Cymbergaj, czy coś czy coś tym desek, prawda? Sobie iść, tak, tak. Nie wiem, u nas ludzie idą na jedno ręki. Ale tak, czy tam, prawda, ten piochę w tą gruchę, tam, prawda, kolki w to siedzą, prawda, i 999 wbijają, prawda? No to oni mają tak z pacinko. No i pacinko to jest mnóstwo kulek, które spada na dół, prawda? No i można tam być może jakoś policzyć, znaczy zamiast liczyć te kolizje, to po prostu dostać informację, że mi tu coś skolidowało. Albo przynajmniej jakoś sobie ograniczyć przy pomocy tego mechanizmu ilość tego, co musimy policzyć. Więc to może da się wykorzystać, tylko no, ja mówię, ja jeszcze do tej pory nie używałem tego fragmentu swojej wyobraźni, prawda? Żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale się da, prawda? Jest, można korzystać. Dobrze, to co ja ciekawego robiłem na tych naszych sprite'ach. Robiłem głównie takie rzeczy, jak wam wcześniej powiedziałem, czyli że mamy playfield i po prostu sprite'y sobie podróżują przed i po playfieldem, albo mam tak, że mam dwa playfieldy i na nich coś renderuję, na przykład renderuję dwa obiekty i te obiekty tak do was się przybliżają w ten sposób, a między nimi jest sprite umieszczony i go zasłaniają, prawda?
figurę. Tak, tak, tak. Coś takiego, więc ten sprite jest tu tak głównie takie przeszkadzanki, prawda? To znaczy się tutaj się coś wrzuci, tam się coś wrzuci, tu coś, jakiś tam graficzka malutka wyleci, prawda? Więc to takie ozdobniki głównie korzystają ze sprite'ów. Ale wydaje się, że można by było więcej. No i taki jeden pojedynczy efekt, w którym rzeczywiście jest coś więcej zrobione ze sprite'ami i wydaje się, że to jest ciekawe. No, wydaje się, to jest ciekawe, bo tam się naprawdę sporo rzeczy dzieje, tam się wszystko dzieje. To spróbujmy. CD Effects, CD Ball. I on, ten efekt jest taki dosyć niepozorny, bym powiedział. Tak, to jest ten efekt. Ta kulka to jest sprite. Jeden sprite. Wszystkie cztery. Wszystkie cztery. Ten trybie... I wszystkie attached. Tak. Tak? I teraz co to jest ta kulka? To jest ta kulka. Kulka, moi drodzy, to jest Yuvi Map. Ta kulka to jest Yuvi Map. No bo ja mogę sobie wziąć kulkę i obłożyć ją teksturą tak, żeby się tam wszystko zgadzało, prawda? Więc tutaj jest porobionych parę rzeczy. Tak. Po pierwsze, jest istotnie ten sprite, są cztery sprite, które dają mi łącznie 64x64 w 15 kolorach. Tylko to trzeba odpowiednio porozrzucać. Po drugie, jest zrobiona UV mapa 64x64. No ale tę UV mapę to jeszcze trzeba coś z nią zrobić ciekawego. Więc co ja tutaj z nią robię? No po pierwsze, trzeba zrobić chunky to planar, czyli postać pikselową przekształcić do postaci bitmapowej. Więc jest tutaj jakiś taki chunky to planar wrzucone, którego ostatecznym krokiem jest pas bliterowy, który wpisuje wszystko do danych sprite'ów. Tak? Czyli i to jest mniej więcej w taki sposób zrobione. Więc można sobie renderować do sprite'ów bliterem, bo to jest pamięć jak każda inna, prawda? Tak się wczoraj zastanawialiśmy jeszcze z Polesiem, jakby umieścić instrukcję w pamięci chip, instrukcję procesora, no to też można nie blitować, no bo kto nam zabroni. Tak? Więc gdybyśmy mieli pomysł, co tam wblitować, prawda? To można by było wblitować, jak tego użyć. Tak? I wiadomo też, że te Luniesów, ta produkcja My Lucky Number, że oni tam znaczy nie oni, tylko Blueberry, że dla odmiany to, co tam robi, blituje do Koperlisty. Coś, prawda? Więc widać, że bliterem można przepisywać dowolną ciekawą strukturę danych albo kod, prawda? I dzieje, mogą się dziać ciekawe rzeczy. No dobrze, to czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo właściwie posłuchajcie, jest fascynująca sprawa. Właściwie zakończyliśmy całą część graficzną. To już koniec. A! Koniec jak koniec, bo bliter. Liter i te wszystkie techniki, to jest dopiero początek, prawda? Mamy już całą wiedzę do tego, żeby zacząć myśleć o efektach i o tym, co jest możliwe, a co jest być może możliwe, tak? Albo z czym sobie poeksperymentować. Co nam zostało jeszcze z takich hardware'owych rzeczy, które się powinny chyba pojawić? Coś o dźwięku trzeba by było powiedzieć. Chociaż z tym dźwiękiem to się tak będziemy tylko troszkę spotykać, bo to nas tak bardzo... No pewnie powiem coś o protrackerze, pewnie powiem coś generalnie o trackerach, powiem troszeczkę o konstrukcji tego i jak to korzysta ze sprzętu i może nawet pokażę jakiegoś trackera. Czyli o playerach sobie troszeczkę porozmawiamy, gdzieś tam w którymś momencie. I być może wspomnę o tym, jak się używa stacji dysków. Ale to też nam za bardzo nie jest potrzebne. Zrobię tam gdzieś, powiem o tym, że w przypadku Amigi to mamy dostęp do surowych bitów na nośniku i możemy sobie tam wyrzeźbić, co nam się żywnie podoba. Tak? Łącznie z tym, że możemy zaproponować własny format ścieżki i możemy zrezygnować z sektorów i możemy zrobić wszystko, co nam się podoba, pod warunkiem, żeby na ścieżce zerowej był bootblock, który będzie w takim formacie, żeby go w stanie system operacyjny załadować, tak?
A reszta to pozostaje do naszej dyspozycji sprzętowo, tak? No dobrze, posłuchajcie, to tyle na dzisiaj w takim razie, tak? Ja mam poza konkursem jeszcze pytanie techniczne, ale czy te grafiki, które dostałem tutaj do zadań, to robi tam pański kolega z grupy? Część tak, część nie. Na przykład tak do tego zadania, co teraz dostaliśmy. To chyba jest kradziona. Uczciwie się przyznają, tak? Chciałam powiedzieć, że bardzo ładna, ale tak. No dobrze, zakomunikuję, żebyśmy teraz mieli całkowicie autentyczne grafiki, prawda, zrobione w obrębie grupy i postaram się, żeby tak było, tak? No dobra, to tyle na dziś. Tam jakbyś mógł pokazać jeszcze raz opis z tego control worda dla sprite'u, bo tam chyba była odpowiedź na moje pytanie, ale ją przeczytałem dwa razy i jeszcze nie zrozumiałem. Ale jak chciałem trzeci raz przeczytać, to już przyłożyłeś. W sensie tutaj, tak? Tak, w tym CDL-u? Tak. Tak, o tym attach bit jest, są aż dwa akapity napisane. Ja je próbowałem, pierwszy udało mi się przeczytać w całości ze zrozumieniem, natomiast drugi to mam tylko częściowe zrozumienie jeszcze. Czyli co mówisz, że... However, and they will assume this larger corset only when their edges overlay one another, tak? To chodzi ci o to zdanie, o to ostatnie? Tak, ja nie wiem, jak je mam rozumieć. Ja też nie wiem, jak mam je zrozumieć. To znaczy się, nigdy nie eksperymentowałem tak strasznie, żeby zapuszczać sprite'y, które są attached, które się nie pokrywają. Które się rozjadą. Tak? Które się rozjadą, no, ale to wiesz, że to wszystko jeszcze przede mną, prawda? No to trzeba tam poznawać to, zobaczyć. Tylko wiesz, no to zawsze jest taka kwestia... Czy to na rogu mogło mieć jakiekolwiek zastosowanie w przypadku FE? Nie. Trzeba się. Najpierw trzeba poeksperymentować i zobaczyć, jak to się zachowuje. Jak się zobaczy, jak się zachowuje, to pewnie coś do głowy przyjdzie. Dokładnie. Do widzenia. No, do widzenia. Do widzenia.